No cześć wam, Suzu z tej strony. No i tak jak mówiliśmy, tak wyruszymy dzisiaj na Manusa. Jezu, na Manusa. Pójdę najkrótszą możliwą drogą, jaką pamiętam. Cześć Kieram. Z tej racji, że przebijanie, że tam to stado zajmie mi eony. A tak, pójdę jakąś krótszą trasą, która nie będzie wymagała ode mnie walki ze wszystkim dookoła. To było tu. Tu. No jak miło. A, dawno z Manusem nie walczyłem, to muszę przyznać. Walka z nim jest mało sympatyczna, tyle wam powiem. Wiecie co? Humanity zawsze w cenie. Chodźcie. Jestem łasy na Humanity, więc chodźcie. Dobra, jeden leży. Podejdź. Podejdź. Closer. Tylko nie spadnij mi przypadkiem czy coś. Bo inaczej cały mój czas, który na ciebie poświęcę, pójdzie w dupę. Dobra. O, już przyszedłeś, widzę. Poważnie. Okej, trzy leżą i zero humanity. Fuck. W dupę z czymś takim. Oczywiście nic nie widzę. Absolutnie nic nie widzę. I nie wiem, czy... zaraz nie spadnę. Mhm. Jasne. Dzięki. Tak, tego akurat warto zabijać z tej racji, że jakbym teraz szedł sobie na dół, to on by mi zeskoczył na łeb. Na dół nie muszę schodzić, nie ma takiej potrzeby. Trzeba się zająć tym paskudnym czarownikiem. No, właśnie dlatego korzystam z tej trasy. Cześć. Pozwól, że ci urwę łeb. Dobra, już mi nie będzie potrzebny. Chociaż nie, przyda się jeszcze. Tak naprawdę aż do Manusa mogę sobie spokojnie chodzić i je zabijać. Zawsze to dodatkowa szansa na Humanity. Mam zamiar za to przyzywać sobie kogoś do pomocy. Nie robię tego zwykle, ale tym razem chcę to zrobić, bo naprawdę uważam, że warto. O, dwa naraz. I zero! Dobra, lepsze wykonywanie. Dobra, z wami się już nawet nie bije. Mam was gdzieś. Tak, trzeba się dostać tu. Zaczynamy. Fun. No nie. Znowu. Znowu to samo. Ile my jeszcze raz będziemy to przechodzić, co? Czym ty kurwa jesteś? Dobra, Manus. Widzę już znak przyzwania. Okej. Jak mi się poszczęści, to z niego skorzystam. Wzywanie upiora. Jeżeli nie zdążyliście zauważyć, to wam powiem od razu, kto tam jest do przyzwania. Sif. Tak, ten wilk. A ja wilka chcę sobie przyzwać. No nie dzisiaj. Jestem szybki na szczęście, więc ta walka powinna w miarę zejść łatwo. Dobra, ryzyk. O nie, głupio zrobiłem.
Taki, kiki. A, bij, póki się da. O, udało się. Nie dzisiaj, Manus, nie dzisiaj. Ale szybko idzie. Nie zdążyłem. To jest najcięższy atak do uniknięcia. Co innego do zablokowania mocną tarczą. Walka jest dużo łatwiejsza, jeżeli posiadacie tarczę na stabilność, przynajmniej te 70. Wtedy jesteście w stanie ten atak zablokować. Jeżeli macie tarczę chociaż 69, nie wyjdzie. Jak widzicie, no, zakres ataków Manusa jest szalony. O nie, dałem się złapać na to. Okej. Dobrze, że mam mocną zbroję. Uderzę go, uderzę i uderzę. Jeżeli przybije łapę w ziemię, to jest idealny moment, żeby go uderzyć, ale... O, właśnie, w ten sposób. Jeżeli zrobi to pięścią, to bardzo szybko ją podniesie. Bardzo przydatna informacja dla wszystkich, którzy używają ciężkiego oręża, zwłaszcza z Wayhunderu. Oto mi był potrzebny naszyjnik. No, Steve'a poszło tym razem. Widzicie, dość szybko podnosi ją i z Wayhunderem mógłbym nie zdążyć go zaatakować. Jest to kataną bez problemu. Mi to wychodzi. A, widzę, walka jest całkiem szybka dzisiaj. Nie zdążyłem? I to nieciekawie zapowiada się. Dobra. Okej, jakoś idzie. Widzę, że Manus jest dzisiaj dla mnie łatwiejszy niż Kalamet. Chociaż nie powinienem mówić hop. Która... Steve już ma połowę życia. Nie chciałbym, żeby mi Steve tu umarł. Okej, ten atak da się spokojnie uniknąć. Teraz mogę go zaatakować. Też warto skorzystać z tej opcji. Nie dobrze. Okej. Jakoś idzie. O nie, nie. Cofnij się. Jeszcze jeden atak będzie. Dobrze. Jasny Manus. Pewnie. Oj, Manus. Nie szalej. Znaczy, przynajmniej design jego jest świetny. No, co zrobisz? Magia. Tura. Okej. Okay. A, przerzucił się na Sifa. O, idealny moment, żeby uderzyć. Aha. No to był ciekawy atak, muszę przyznać. O nie. O nie. Choćbym miał cię teraz tym zabić. Nie. Spróbujemy cię za to spalić. Manus, przesiądź się na Sifa na chwilę. Dziękuję. A teraz szybko. Założyłem specjalnie ten hełm, ponieważ zwiększa ilość otrzymywanych dusz. Normalnie bym dostał chyba 60 tysięcy. No i udało się. Manus nie żyje. Manus jest dla mnie akurat prostszym bossem niż Kalamet.
Na Manusie jedyne, co było trudne tak naprawdę, to jest druga faza. Jeżeli nie posiadalibyście tarczy, która dobrze odbija magię, przynajmniej na te 70-60%, albo nie mielibyście tego naszyjnika, to przyjmowalibyście naprawdę potężne obrażenia. Sami zresztą widzieliście, raz mi się nie udało tego zablokować. Dobrze. Nie, sanktuarium. Jest jeszcze jedna rzecz, po którą mogę pójść. Znaczy, takie zamknięcie tego wątku. Drobny szczegół, ale cieszy. Teraz się dowiecie, dlaczego powstała legenda o Sir Artoriasie, który podobno pokonał Manusa. I have awaited thee. Thou hast rescued Princess Dusk and rid us of that terrible primeval human, even halting the spread of the abyss. I salute the grandeur of thine enterprise. Please allow me to express my gratitude. I thank thee, as do we all. I will remember thee, but I will keep thy story to myself. This is the best way. For thou art come from a time far ahead. No one will sing thy praises, but yet thy greatness shall live on. For it shall be my purpose to remember all thou hast done for us. Świetnie. Grzyb. Was thine eye glancing hither? Thou needst not hide thy wonder. I am a mushroom, after all. No właśnie. Świetnie, zostałem zapamiętany przez grzyba. To brzmi smutno. Ale tak, właśnie no w tym momencie one zatai fakt tego, że to my zrobiliśmy, że to my odparliśmy Manusa. I w tym momencie zasługi przyszły dla Artoriasa. Prawda jest taka, że i tak mu się to wszystko należało. Co mamy teraz do zrobienia? Moglibyśmy pójść zbierać wielkie dusze, ale mam wrażenie, że coś jeszcze pominąłem. Anor Londo? Jak mogłem? Już idę się poprawić! Jak mogłem? Jezu, muszę tam iść. Nie wiem tylko, czy w pół godziny mniej więcej uda mi się. Jakbym poszedł na krzywą mordę, to być może. Ale ja nie chcę tam biec po najmniejszej linii oporu, chcę tam pochodzić, pozwiedzać. Ale trzeba tam iść! Teraz się tylko zastanawiam nad tym, jaką by broń tam użyć. Dobra, pomyślimy później. Najwyżej po prostu to się źle dla mnie skończy. O. Zaraz. Schrzaniłem robotę. Przepraszam. No nie chce mi się iść tam naokoło. Teleportacja. No dobra, z grobowcem muszę tam iść. Au. Okej. Mam tu gdzieś. Boże, jak mogłem zapomnieć, przecież po coś ja szedłem do azylu nieumarłych, oprócz tej cholernej sztabki. Po coś się przez tego tam czarnego rycerza przebijałem, umierając za nim po 3 razy. Przecież dostałem wtedy klucz do tej lokacji. A i tak do niej jeszcze nie poszedłem. W górę? Poprawię sobie od razu ten most. Co bym już więcej nie miał tego problemu. Dobra. Most jest ustawiony już normalnie. A więc mogę z niego bez problemu skorzystać w przyszłości.
do rzucania. O. A żrandolu natomiast nie zrzuciłem, ale możecie go zrzucić nawet teraz, wystarczy by wam łuk. Ja natomiast go nie zrzucam, nie widzę potrzeby, żeby to robić. Tam jest zaklęcie, jest to mocna magiczna broń. Jedno z ciekawszych zaklęć, ale dla mnie całkowicie bezużyteczne. Nie mógłbym nawet przecież wzmocnić tej broni. Czuś? A wiecie co? YOLO. Takie konkretne. Dawać ich wszystkich. Uhu, patrzcie, ile tego biegnie. Ah. No. No. Czarną tarczę dostałem. I teraz dość ciekawy cinematic. Przepraszam. Po prostu... Iwencik. Znowu zostajemy przez coś wyciągnięci, bo dotknęliśmy tego. Kiedy my się nauczymy nie dotykać dziwnych przedmiotów? No i jesteśmy w malowanym świecie Arianis. A jest to lokacja zamknięta i jednocześnie jest to pułapka. Stąd nie ma możliwości wyjścia. Z drugiej strony moc jest zepsuty, nie da się tam tędy w żaden sposób wrócić. Ale też, tak jak było w przypadku archiw książęcych, ta lokacja jest odcięta od innych. Widzicie? Więc, no cóż, no... Jesteśmy w pułapce i musimy się jakoś przez to przebić. Zaczekajcie chwilę, zaraz. Okej, jestem z powrotem. Dobra, czas tą lokację przeszukać i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w jakiejś, a nie wiem, może pół godziny. Dobra, żegnam. Was też. O, pierwsza znajdźka. Czy mamy strzały? Zabójców smoków. Zawsze coś. O, dobrze, że ten łuk wziąłem ze sobą jednak. Bo oczywiście swojego zapomniałem wyciągnąć. Dobra. Okej, mamy człowieczeństwo. Przyda się. Tam jest łucznik. Chwila. Chwila, muszę z niego zatwić. To jest to. Ha! Give me your best shoot! For Kaben is my shield! Kaben mnie chroni przed wami. Widzicie? Tarcza jest zajebista. Jest to modyfikacja, możecie właśnie wygrywać własne tekstury, jeżeli macie DSFixa. No jak widzicie, skorzystałem z tej opcji. Aha, okej. Okay. Zasługa ja. Coś czuję, że jeżeli umrę, będę zaraz rozpalał tu gdzieś ognisko. Nie dzisiaj. Już lepiej. Okej, okay, idziemy po pierwszą nagrodę, która na nas tu czeka. Jest to dusza dumnego rycerza. A przy okazji się pchamy w pułapkę. Ach, cholerne harpie. Jak tam obrażenia w nich? Trzy uderzenia potrzebuję, żeby je zabić. To mi się podoba. I teraz, jeżeli zeskoczę tu, znajdę pierwszy przedmiot, który mi się bardzo tu przyda. Jest to zasuszony palec. Zasuszony palec jest przedmiotem do gry online. Chodzi o to, że po pewnym czasie wyłącza się ilość slotów, jakie pozwalają wam na najazdy. No, żeby nie okazało się, że wejdziecie to miejsce, które zostanie zajeżdżane przez wszystkich jak głupie.
to właśnie jest włączone ograniczenie. Oczywiście przy pomocy tego przedmiotu możecie sobie zresetować i znowu być najeżdżani jak głupi. Z nimi będzie niebezpiecznie. Z tej racji, że ja jak zawsze jak głupi szaleję. A nie powinienem. O co chodzi? Jeżeli zabijecie je będąc pod nimi, one czasami mogą wypluć na was toksynę. Dostaniecie status, będziecie zatruci. No, wiemy dobrze, jak się toksyna kończy. Już raz w akcji to widzieliśmy. Dobra, idzie kolejny. Powiem tak, robi się delikatnie mówiąc nieprzyjemny. Jest też pewne powiedzenie, że jeżeli użyjecie broni ognistej, albo chociaż ognistego wzmocnienia na broń przy pomocy żywicy, to wtedy gaz, który one wydzielają, nie powinien się wydobyć. No niestety, ja nie zawsze jestem do takich rzeczy po prostu przekonany. No i w efekcie nie ufam czemuś takiemu. Gram cały czas bardzo ostrożnie. Panu już podziękuję. Okej, teraz gdzie mogę się dostać? To jest tu. I mogę bez problemu sobie zjechać na dół. Tutaj jest jedna fajna znajdźka. Jedna głupia pułapka. O tego od razu się po nią przejdę. Są szczurki. Te szczurki nie potrafią was zatruć, za to potrafią włożyć wam toksynę. Tutaj tylko wszystko potrafi założyć wam toksynę. O właśnie, kaptur strażnika obrazu. Cały zestaw. Ci brzydcy kolesie, którzy van Orlando jeszcze zostali. To właśnie ich zestaw tutaj leży. Cały czas słyszę chaszczenie, tak jakby jeszcze zostało ich tutaj kilku. A nie powinno, powinienem już mieć wybitych przynajmniej większość. No dobra. Tutaj jest kolejny tępiciel jaj. Gdybyście potrzebowali, bo znowu dostaliście je o głowie. A Egil już wam nie daje. Bo Egil nie żyje. Ja będę musiał zresztą się kiedyś poprawić. Okej. Nie powinienem zginąć. Tutaj są kolejne dwie fajne znajdźki. Jest to dusza. Jest to tarcza krwi. Jest to duży, brzydki smok, który mnie goni. Cześć. Z tym smokiem się akurat w miarę łatwo walczy. Widzicie, on pluje do przodu. Idziecie mi na łapę. A potem pluje na bok. Możecie podejść wtedy do przodu. Widzę. Jednak zdążył jeszcze pluć na dół. To jest trochę dziwne. Ale dobra, to pasuje. Zamiast tego... I już. No, fakt tego mam mocną broń, ale ten smok jest prosty dzięki temu. Kiedy on pluje na most, wy schodzicie sobie na dół. Kiedy on pluje na dół, bijecie go w łeb. Cała filozofia. Naprawdę banalny boss. Okej, kilka duszyczek się zebrało.
Czas otworzyć sobie pierwszy skrót, jaki tutaj możemy posiadać. No i tak, zapomniałbym. Wy. Nie, ja się z czymś, co wygląda jak rzymski żółw, nawet nie mam ochoty bić. Dlatego sobie daruję. I pójdę, skorzystam ze skrótu, który mi się otworzył. Okej, pierwszy postój. Czas rozdać duszę. A ich trochę się uzbierało. Myślę, że na dwa poziomy powinno wystarczyć. Co to, nie mam więcej? Dusza Manusa. Na razie może jej nie spalę. Powiedziałem, nie spalę jej. A może jednak i spalę. Tak, użyj duszy Manusa. Z duszy Manusa możecie otrzymać dwie rzeczy. Jeden to jest jego katalizator zaklęć, czyli kostur. No, a drugi to jest zaklęcie, jest to pościg. To jest czwarta z magii Ulisy, jaka jest dostępna. Więc dla mnie to było bezużyteczne. Państwu już podziękuję. Okej, teraz sobie pójdziemy natomiast tutaj w prawo. Nie. Nie. Nieźle idzie. Muszę przyznać. I tak, fala kwasu. Są trzy fale dostępne w grze. Jest to trująca mgła, jest to toksyczna mgła, no i jest to fala kwasu. Fala kwasu nie zadaje obrażeń, za to psuje ekwipunek. Coś takiego potrafią robić te robaki, które wychodziły ze ścian w zagubionym Izalath. Ja z tym się tak męczyłem. Strasznie. Jedną duszę pozostawiłem gdzieś tam na uboczu. No, jest sprawca tych wszystkich zwęglonych ciał tutaj. Świetnie. A ja jeszcze nie zebrałem wszystkiego. Z Jeremiaszem nie ma co się bawić. Jak widzicie, jest brutalny. Jeżeli uda wam się go zatrzymać, zablokować cokolwiek, zróbcie to. Ja wiedziałem natomiast, że moja katana się z nim nie będzie borykać. Przedmiot, który otrzymałem, to jest kolczasty bicz. Bądź wiem, że nie widać tego teraz. Dobra, mamy w sumie na kolejną... dojść dusz na kolejny poziom. A nie chciałbym tych dusz naprawdę stracić. Więc polecę od razu i rozpalę sobie, żeby mieć trochę więcej butelek z Susaską. Myślę, że 10 mi wystarczy. 10 zupełności. Na Priscilla nie będę potrzebował dużo. No, w końcu jakieś normalne wartości życia. Nie jakieś pojedyncze cyferki. No tak, wiedziałem, że w końcu się na to nawinę. Cały ja. Okej. Teraz tu. A, możemy nawet tu przyjść. Nie mam nic przeciwko. Dużo dusz się za nich akurat dostaje. W odróżnieniu od ich normalnych wersji, które spotykamy w mieście nieumarłych. Z tej strony... Nie, z tej będzie jeszcze gorzej. Pójdę normalną drogą.
Nie, żeby była łatwiejsza. Ale przynajmniej nie będę miał wszystkiego na głowie od razu. Mhm, rzucajcie we mnie włóczniami, jasne. Dziwa. Pierścień ofiary przyda się. Nie skoczyłem. Nie wiem, czy by mnie to nie poraniło ostro, ale... Cóż. Nie. Znowu wy. Czemu mnie los tak pokarał? Cześć. Wypchaj się. Panu już podziękuję. Dziękuję, fala ognia. Kolejna pirmacja. Właśnie dlatego tu zszedłem. Z której ty był stron? Z tej. Żegnam. I mamy klucz do aneksu. A żeby móc otworzyć sobie ciąg dalszy tej lokacji. Wow. Już myślałem, że umrę. Dobra, dusza wojownika. Nieważne. O, już widzę, że przyjechałeś. I w tym momencie otwieramy ostatnią z lokacji, która jest potrzebna, żeby móc dojść do bossa. Ja jeszcze i tak muszę wejść na górę i w prawo. Więc trochę mnie tutaj eksploracji czeka. Przestań. Ktoś jeszcze? Nie? To dobrze. A, zostaw mnie, paskudne koło. Kolejna dusza, on gdzieś pojechał. Tam. Matko jedyna. Przestańcie. Wiem, że gdzieś tu jesteś. Żegnam. Okej, to już chyba wszyscy. Cieszę się. Teraz na górę. I gdzieś tu. Okej, teraz dajemy w prawo. Tak, rzucajcie we mnie tymi włóczniami. Jasne. I teraz otworzy nam się przy pomocy klucza ta partia w tej lokacji. Ona jest chyba najbardziej owocna w przedmioty. Przedmioty ogólnie. Nie zauważyłem, żeby którykolwiek chociaż raz użył zdolności co do fali kwasu. Nie kwasu, tylko toksyny. O, już harpie. Harpie akurat potrafią przywalić. Thank you.
tej znajdźki nie podnoszę. Jest to cud, śluby milczenia. Czy dobry? Nie wiem, to już zależy od was. Tu jest zestaw kapłana Welki. A tutaj alternatywna ścieżka, jakbym chciał się cofnąć. Zestaw kapłana Welki to jest dokładnie ten sam zestaw, co tego drugiego Szajbusa z Kalimy, z którym mieliśmy okazję się spotkać. Od niego przecież nauczyłem się najlepszego gestu. No, a się okruki. Ten kowal ma coś dobrego. Mroczny żar. Alternatywna wersja ulepszenia dla boskiej broni. Bo możecie zrobić albo bardzo mocną boską broń, albo boską, albo właśnie mroczną broń. Broń okultystyczna, bo tak się nazywa jej wersja po ulepszeniu, nie zadaje obrażeń od boskości, od świętych obrażeń, w ten sposób może. Zadaje za to obrażenia od mroku. Obrażenia od mroku dla odmiany są bardzo dobrym typem obrażeń przeciwko komuś, kto korzysta... To jest jakby żywy. Przeciwko na przykład srebrnym rycerzom w... w Honor Londo. Oni są na przykład właśnie takim typem żywych stworzeń i na nich boska broń zadaje dodatkowe obrażenia. Nie wiem, jaka jest pełna lista właśnie przeciwników podatnych na to, nie sprawdzałem, tak samo jak w przypadku boskiej broni. Ale jeżeli uważacie, że wam się to może przydać, to proszę bardzo. Na graczy ani boski afiks, ani mroczny afiks nie działa. Tak więc to od razu wam mówię, byście się nie zastanawiali nad tym, czy może okultystyczna broń jest dobra na PvP. Nie. Jest tak samo dobra jak boska. Okej, ja się jeszcze muszę wtelepać tu na górę. A to nie będzie zbyt przyjemne. Okej, to już chyba wszystkie, bo widzę kruki. Dobra, dotarłem. Czerwony rysik. Jak przy pomocy białego rysika możecie zostawić znak wezwania, żebyście mogli komuś pomóc? Tak, przy pomocy tego możecie zostawić znak wezwania informujący kogoś, że możecie z nim walczyć. Okej, teraz się wystarczy cofnąć na dół. W sumie to już cała lokacja przeszukana. Nie przyjmę sobie, żeby tutaj jeszcze jakaś znajdźka została. Więc czas iść na Priscilla. Na waifu wszystkich waifu. Na najlepszą dziewczynkę tej gry. Może nie, żeby mnie te pułapki zaskakiwały, czy coś. Czy ile razy ja już tędy szedłem? To znam na pamięć. No i krótki łuk. Dwa, trzy. Au. Nie? nie tym razem. Dużo damek titanitu. 9 butelek Estusa. Ale mam, jak coś, jeszcze wielkie kule ognia. Na szczęście żadnej nie zużyłem. Priscilla. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. To jest ciekawe, nie muszę z nią walczyć faktycznie, mogę thou ją ominąć. Thou must returneth whence thou came. This land is peaceful, its inhabitants kind, but thou dost not belong. I beg of thee.
plunge down from the plank and hurry home. Czekaj. To miejsce jest co? Jak? Czy ty zgłupiałaś? Oni są mili? Oni są mili? One? Priscilla... co? Nie. Ale na początek to muszę zrobić to, dotknąć ten ogonek. Touch Fluffy Tail. O tak, na pewno go tałczę. Mam nadzieję, że mi się uda go odrąbać, bo jak nie odrąbę go od razu, to mogę go w ogóle nie odrąbać. I expected as much from thee. Why does thee hurry toward thine death? O, i mamy niewidzialnego bossa. Uhu. Na nim jest akurat prosty sposób, żeby dowiedzieć się, gdzie jest. Patrzcie w podłogę. Idzie. Dobra, nie widzę jej. Widzę. Staram się uderzać w tył. Może jej przy okazji ogonek urąbę. O, kuźwa! Okej. No, dobrze, że mam dość mocną zbroję w tej kwestii. Bo tak to jedno uderzenie i krwotok zapełniony. Ała. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Trzeba się trochę wycofać. Pójdzie pewnie po najkrótszej linii. Coś czuję, że nie odrąbię jej tego ogona. Priscilla, nie wierć się. Twojej duszy. Teraz mam swoją waifu ze sobą. Co jest ciekawe, dostajemy od niej bliźniacze człowieczeństwo. A tu jest jeszcze jeden fajny przedmiot. Ale żeby go dostać, muszę... O, właśnie. No. No i to, co jest ciekawe, z Priscilla leci bliźniacze człowieczeństwo, co oznaczało, że może jest połączeniem jakichś dwóch istot ze sobą. Chociaż tak naprawdę ona posiada jakby dwie osobne dusze. Jedną jest właśnie ta smocza dusza i jedną jest ludzka. Podobno jest dzieckiem Guinevere i Sifa. The Fables. Zium. Mieliśmy zeskoczyć, tak? No to zeskoczyliśmy. Prosto w nich. Dobrze, że sobie przestawiłem most. Run! For your life! Fuck. Nie biję się z wami. Mam was gdzieś. Wypchajcie się. Zostawcie mnie. Goni mnie całe stado tych wariatów. Nie, ja się z wami nie biję. Zostawcie mnie w spokoju. Natomiast to, gdzie ja się muszę dostać, to jest... Forteca Sena, bo tam mam najbliższe ognisko dopiero. Normalnie bym miał Honor Londo, no ale cóż. Honor Londo już nie ma. Sreniczka przecież nie żyje. Dobra, most jedzie w dół, trzeba teraz podbiec. Mam jeszcze jakąś duszę? Priscilla. Dobra, Priscilli może nie będę palił od razu. No i w miarę szybko idzie.
fajne taksi. No ale teraz to nie wygląda tak, jakbyście mnie porwali, tylko faktycznie mnie przenieśli, bo was poprosiłem. To było nice and gently. Witam. Dłamki tytanitu. Cieszą mnie. Przydadzą się. I siup. Okej. Albo ją spalę. Tak, dużej duszy pustyni. 12 tysięcy. No, od razu sobie tu rozpalę też. A co mi szkodzi? Coraz więcej dusz. Okej. Myślę, że to jest dobry moment, żeby się z wami pożegnać. Tak więc sporo dzisiaj zrobiliśmy, więc hej, dzięki, że jesteście, no i trzymajcie się, do następnego.